głowy się odwróciły. Mateusz Głom jest młodszy, jest wyższy i jest zdecydowanie bardziej doświadczony. I koniec! Mateusz Głom! Trzecie zwycięstwo dla organizacji FEN. Zapamiętajcie to nazwisko! Rozbicie! Bardzo ładna akcja! Ale siadło! I od razu pięcie za plecy! I od razu praca nad Mateleo! Mateusz! Chełbecki! Dalnym kopnięciem Sommerfeld! A co? Kamil Gniadek, niech to zaledwie 22 lat, a na koncie jest stoczonych 15 pojedynków. Koniec! Skrętówka! A jednak! Filip Tomczak mógł wybrać się jednego z kilku zawodników. Wybrał najtrudniejszego. Nieprzełamanie jest haczenie i naruszka z góry. Przez zwycięstwa w organizacji Petruża Dumierna dostaje szansę walki o mistrzowski tytuł. 7-0, rekord Polski. Tata pilotyle, czy będzie w stanie tej pilotyle wyżej wyjścia rządki? Niekoniecznie i nie tylko w stójce, koniec walki! Obaj panowie do absolutnej top kategorii do 70 kg polskiego kickboxingu. Delikatne różnice w rekordach nie mają znaczenia. Jedyna różnica. Mistrzem Wierzbicki, pretendentem mistrza. On najpierw przedstawia pierwszą rutę. To jego akcje są skuteczniejsze, jeszcze latające kolano. Atmosfera rzeczywiście godna największych emocji. Mistrza!